Gabi Varasheimera. Tutaj w środku widzimy, że daleko na razie od sytuacji. Uwaga, jest Isco! 1-0 dla Realu Madryt, ale to się wszystko szybko zaczyna. Czwarta minuta spotkania i Królewscy otwierają ten mecz. Isco. Błyskawicznie Real rozpoczyna dzisiaj strzelanie na Santiago Bernabeu. Estadio Gran Canaria. Trudno powiedzieć, żeby Varas zrehabilitował się, poczekajmy. Ronaldo! Jest 2-0! Jeszcze spojrzał w kierunku asystenta, ale bramka zaliczona i Ronaldo strzela bramkę przeciwko Las Palmas. Już nie ma drużyny w La Liga, przeciwko której Portugalczyk nie trafił. No i upolował swoją 30. ofiarę w Hiszpanii Cristiano Ronaldo. Nie przeszkadzali mu obrońcy, mógł tylko stać i odprowadzać piłkę wzrokiem Javi Varas. Wzorowa akcja Realu Madryt. 14. minuta, jest 2-0. Nie będzie, drodzy. Las Palmas, być może uda się po stałym fragmencie i proszę, i gol! I gol dla Las Palmas! 38. minuta spotkania i mamy bramkę kontaktową. Kiko Casilla nawet nie ruszył do piłki. Coś nieprawdopodobnego, chyba za szybko skreśliliśmy drużynę Las Palmas, bo to była świetna wrzutka Elzara. No i rewelacyjne rzeczywiście wykończenie. Ronaldo, cross do Kessego, Kesse w środku, Isco, jest także już Ronaldo, Kesse sam, Kesse będzie strzelał, ależ gol! 3-1 dla Realu Madryt, Kesse po raz drugi w tym sezonie. I jak na razie to jest chyba MVP tego spotkania, bardzo aktywny od początku, tym razem też skuteczny. To była świetna akcja Kesse, który rzeczywiście czuje się coraz lepiej. Mówił ostatnio Kesse, że pokazałem, że...